Igrzyska Olimpijskie u wielu ludzi wzbudzają duże emocje, ale dla niektórych są ważne nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale również z powodu otoczki wokół nich i oficjalnych maskotek, a te kolekcjonuje dziennikarz radiowy Henryk Grząka, Paweł Jędrusik. Życie Henryka Grzonki jest związane ze sportem, bo sam jest dziennikarzem sportowym. Prywatnie kolekcjonuje maskotki z Igrzysk Olimpijskich. Ma wszystkie, które powstały do tej pory zarówno te z Igrzysk Olimpijskich, letnich, jak i zimowych, a także paraolimpijskich. Oczywiście ma już najnowsze maskotki z Paryża. Po raz pierwszy mamy maskotki igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, które w gruncie rzeczy są prawie takie same. Mówię prawie, bo one mają troszkę inne usta, ale proszę zwrócić uwagę, maskotka igrzysk paraolimpijskich różni się tym, że po prostu prawa noga jest protezą. Wśród zebranych przez Henryka Grzonkę maskotek są także takie trudno dostępne, jak na przykład Bubr Amik, który był maskotką letnich igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Pasja pana Henryka trwa już od wielu lat. To się zaczęło w 1980 roku w Moskwie. Ja wtedy byłem tam jako tzw. zwany dziennikarz studencki na tych igrzyskach. I to było w tym dniu, kiedy Władysław Kozakiewicz zdobył złoty medal. Myśmy w takiej euforii, w takim szczęściu sportowym schodzili. Z ze stadionu w Łóżnikach, no i tam były takie budki z pamiątkami i tam kupiłem tego Miszę, bo tam Misza, niedźwiedź Misza był. I nawet jeśli pan Henryk nie może być osobiście na igrzyskach, to z pomocą przychodzą przyjaciele, którzy przywożą maskotki do kolekcji.